W module Kasa Bank dodano listę dokumentów kompensaty jako spinacz istniejących w programie rozliczeń o typie kompensata. Wprowadzono możliwość definiowania w konfiguracji firmy definicję dokumentów Kasa Bank schematów numeracji dla gałęzi kompensaty. Kierunek przepływu pieniędzy nie będzie generowany. Kierunek przepływu jest informacją, która nie podlega edycji. Kompensujemy dokumenty z poziomu preliminarza płatności. Faktura zakupu i faktura sprzedaży kontrahenta Twój ogród. Faktury zostały wcześniej zaewidencjonowane do rejestru VAT. Dokument został całkowicie rozliczony. Faktura sprzedaży została rozliczona całkowicie, natomiast faktura zakupu została rozliczona częściowo w kwocie 1500 zł. Proces rozliczania dokumentów odbywa się tak jak do tej pory. Kompensaty, które wykonano w programie Komarch ERP Optima, pojawiają się na liście dokumentów rozliczonych. Z poziomu tej listy, po zawężeniu jej do podmiotu, waluty, zaznaczeniu parametru tylko kompensaty, w menu kontekstowym pojawi się opcja Dodaj dokument kompensaty. Zaznacząc na liście wybrane kompensaty i uruchamiając opcję z menu kontekstowego, wywołany zostanie formularz dokumentu kompensaty, na który przyniosą się zaznaczone pozycje. Dokument kompensaty pojawi się po zapisaniu w zakładce Dokumenty kompensat. Dodawanie kompensat na listę dostępne jest również bezpośrednio z zakładki Dokumenty kompensat. Dodajemy dokument kompensaty dla kontrahenta Twój ogród. Użytkownik z poziomu dokumentu kompensaty może dodać z listy rozliczonych dokumentów kolejne pozycje lub usunąć niepotrzebne. Podczas dodawania kolejnych pozycji program kontroluje, aby nie było możliwości dodawania uwzględnionych wcześniej kompensat. Wprowadzamy opis na dokumencie. Z poziomu dokumentu kompensaty jest możliwość wydruku potwierdzenia kompensaty. Wydruk możliwy jest w dwóch wariantach. Na wydruku potwierdzenia kompensaty 2 nie są drukowane kompensaty zapisów kasowo-bankowych. Wydruk kompensaty można wysłać e-mailem do odbiorcy. Na formularzu wiadomości podpowie się adres e-mail z karty kontrahenta. Użytkownik ma możliwość wykonania księgowania albo poprzez predekretację, albo za pomocą zdefiniowanych schematów księgowych. Korzystając ze schematu księgowego, można uwzględnić księgowanie całej kwoty kompensaty, jak również kwot poszczególnych rozliczeń. Dokument księgujemy schematem księgowym o typie kompensaty. Schemat jest tak skonstruowany, aby księgował na konta winien i ma, które wprowadzone zostało na formularzu dokumentu kompensaty. Księgujemy dokument kompensaty.